Wrażliwość sensoryczna, nadwrażliwość słuchowa, kłopoty z komunikacją, kłopoty ze snem. To są wszystko jakby takie elementy, które generują później problemy, dlatego że osoba z autyzmem, która się znajdzie właśnie w takim ośrodku pomocy społecznej i która nie znajduje zrozumienia, zważywszy też na to, że brakuje tam wykwalifikowanych osób, które wiedzą, jak postępować z osobami z autyzmem. To potem się kończy to w ten sposób, że te osoby są wiele lat jakby leczone lekami psychotropowymi, jest wyciszana ta ich aktywność. Doprowadzi też do różnych stanów, do zaburzeń zachowania, do później jakichś takich agresywnych zachowań, autoagresywnych. Dlatego myślę, że dla mojego syna i w ogóle dla osób z autyzmem ośrodki pomocy społecznej nie są najlepszymi miejscami. Chociaż niewątpliwie są bardzo potrzebne. Jeżeli chodzi o opiekę nad Kubą, bo Kuba jest też specyficzna, wymaga też kontaktu z kimś, kto rozumie jego potrzeby, kto potrafi jakby zapanować nad różnymi trudnymi jego zachowaniami. W zasadzie jedyną osobą, której mogę bez jakiegoś stresu i bez napięcia powierzyć opiekę nad Kubą, jest moja córka. Moja córka również jest muzykiem i jest bardzo zajęta. To jest też problem, dlatego że czy my mamy prawo do tego, żeby obarczać opieką nad dorosłymi naszymi dziećmi inne osoby z rodziny, najbliższe, które mają jakby swoje życie. To jest też coś, o czym wspomniałam. Znaczy, nie chciałabym, żeby mój syn. Ja wiem, że moja córka go bardzo kocha, zresztą mój syn młodszy również, ale każdy z nich ma swoje życie i teraz obarczanie ich właśnie opieką nad dorosłą osobą z autyzmem, która praktycznie rzecz biorąc powinna mieć prawo do tego, żeby żyć własnym życiem, ale innej formy z kolei mieszkalnej, bo byłam. 3 lata temu graliśmy koncert w Krakowie i tam oglądałam farmę prowadzoną przez Alinę Poszanowską i jestem jej fanką. Zresztą to jest jedyna w Polsce w tej chwili, jedyne w Polsce miejsce, gdzie dorosłe osoby z autyzmem pracują i mieszkają. Czyli są tam jakby zaopiekowane na cały czas. I właśnie to jest właśnie fantastyczna idea, natomiast utrzymanie jakby takiego miejsca jest bardzo trudne. Jeżeli udałoby nam się przekonać osoby, które dałyby zielone światło na tworzenie takich właśnie małych wspólnot domowych, finansując i wspierając, to mnie się wydaje, że to byłby bardzo dobry układ i świetna sprawa też w kontekście tego, że przecież utrzymanie takiego dorosłego człowieka w szpitalu czy w ośrodku opieki społecznej przecież też jest bardzo kosztowne.